TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Chcieliśmy zakończyć u siebie ostatni mecz, chociaż z jakimiś punktami. Chcieliśmy po prostu wygrać, tak, ostatni mecz u siebie w tym sezonie. No niestety nie udało się, Piast był zdecydowanie lepszy, wykorzystał to, co miał, no i zasłużenie wygrał. No tak jak gdzieś tam wcześniej wspominałem, w każdym meczu chcemy grać o najwyższe cele, czyli o zwycięstwo. No nie zawsze to wychodzi, tak jak ten mecz pokazał. No mieliśmy sytuację, nie strzeliliśmy, Piast miał to, co strzelił, wykorzystał i wygrali. Na pewno już ta pasa trwa. Na pewno chcieliśmy udowodnić tym ostatnim meczem u siebie, że jesteśmy w tej ósemce, że nam się to należy. No niestety nadal bez zwycięstwa na własnym boisku. Swoje sytuacje w pierwszej połowie chociażby, chociaż Mariusz nawet nie pamięta tej sytuacji, bo uraz głowy, tak więc no szkoda, że nie udało się strzelić na 1-1. No, w drugiej połowie żeśmy się starali wyrównać, no niestety trzeba sobie przyznać, że sami sobie żeśmy bramki strzeli. No nic, wszystko jest w naszych nogach. Po prostu musimy wygrać mecz i czekać, jak się rozwinie sytuacja. W Warszawie grają, nie? No. Po spotkaniu Legia Pogoń. Także ja powiedziałem po Legii, że przegraliśmy, okej. Ale wiara nadal pozostaje i będę wierzył do końca. Na pewno trener ma już przygotowany plan, co dalej. Niemniej jednak my już osiągnęliśmy spory wynik. I podejdziemy do tego meczu jak do każdego kolejnego, żeby wygrać. I co się okaże, to będzie dla nas. Tak, myśmy przyjęli sen do Chorzowa z takim wiadomym, że wiemy, że pod nami nas všichni dohání, nebo všichni už na nás tlačí. Přijeli jsme s tím uhrát dobré výsledek, to se nám podařilo. Musím kluky pochválit, že splnili všechny moje taktické pokyny, tak jak jsme si před zápasem řekli a do puntíku to udělali až na tu výjimku v 45. minutě, kde vlastně neměl Stempinský šanci vyrovnat na 1-1. To byla taková jedna vážná situace, kde jsme zaspali a trochu jsme, tam jsem byl trochu na kluky zlý. Ale jinak v druhém poločase tam už plnili moje věci, co jsme si řekli před zápasem a jsem šťastný, jsem hrdý na celé mužstvo, co jsme dokázali a ještě budem walczyć o ten poslední výsledek. My dzisiaj szliśmy do Chorzowa i wiedzieliśmy o tym, że przeciwnicy, którzy są pod nami w tabeli, nas gonią, więc chcieliśmy tutaj zrobić jak najlepszy wynik. To na szczęście się udało. Jestem bardzo zadowolony. Chłopacy grali dobrą piłkę. Wszystkie założenia taktyczne były przeprowadzone, więc z tego się bardzo cieszę. Być może oprócz tej sytuacji z 45 minuty, kiedy Stępiński mógł doprowadzić do remisu. To była sytuacja, kiedy byłem trochę zły, ale na szczęście to dobrze się dla nas skończyło. Tutaj chciałbym pochwalić całą drużynę za to, że trzymali się ustaleń taktycznych, które mieliśmy przed meczem. Bardzo się cieszę, jestem bardzo dumny z drużyny, że udało nam się zrobić taki wynik. No i oczywiście w tym ostatnim meczu damy z siebie wszystko i będziemy walczyli do końca. Dobry wieczór. Na pewno no nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu, taka jest prawda. Natomiast na początku to wyglądało tak, że to my jesteśmy bardzo spięci, bo gramy o jakieś zaszczyty, a Piast grał bardziej swobodnie, bardziej był zdeterminowany. Nam ten początek za bardzo nie wychodził. Bramki też, no, nie ujmując grze Piasta, podarowaliśmy te bramki. No przecież wszystkie padły po naszych ewidentnych błędach i to jest takie zastanawiające, skąd taka ilość błędów. Natomiast też taki kluczowy był moment, koniec pierwszej połowy, gdzie Mariusz Stępiński miał bardzo dobrą sytuację i prawdopodobnie gdybyśmy wyrównali w tym momencie, to ten mecz no, mógł jeszcze inaczej się potoczyć. No, później staraliśmy się, próbowaliśmy, natomiast zbyt wielu klarownych sytuacji nie mieliśmy, gdyż Piast bronił się bardzo solidnie i ciężko było dochodzić do tych sytuacji. Na pewno chcieliśmy pożegnać się z kibicami dobrym rezultatem, takiego nie było. Natomiast te wszystkie mecze, które przegrywamy, mam na myśli szczególnie ten i powiedzmy Zagłębie Lubin, no bo przegrana w Gdańsku to była zupełnie inna przegrana niż ta, jeżeli można mówić o jakimś stylu przegrywanych meczów. Na pewno trzeba będzie wyciągać wnioski i poprawiać to wszystko na przyszły sezon.
mogą paść pytania o tą stabilizację formy ruchu. Więc od razu może uprzedzę takie pytanie. No jeżeli w składzie jest kilku młodych chłopaków, jeżeli z jakiegoś składu personalnego, powiedzmy tego jesiennego, ubywa jeszcze czy Kamil Mazek, nie było co prawda Michała Helika, ale podejrzewam, że gdyby był zdrowy, to to miejsce by było jeszcze lepsze, czy gra zespołu by lepiej funkcjonowała. Wypadł jeszcze Paweł Oleksy. Dzisiaj mieliśmy czterech obrońców nominalnych, zdrowych. Więc to wszystko musi wpłynąć na stabilizację i na jakość gry zespołu. Nie jesteśmy potetatami czy krezusami, którzy mają na rezerwie kilku zawodników ściągniętych za, no, za konkretne pieniądze, bo patrząc dzisiaj na ławkę Piasta, zawodnicy, którzy nie weszli, to był jeszcze Maciej Jankowski, to był Mak, więc myślę, ja bym na przykład chciał obydwu z tych zawodników w kadrze ruchu mieć. Takich możliwości nie mieliśmy i tak jak mówię, może to się odbijać w pewnym momencie na jakości, może to się odbijać też na stabilizacji, ale pocieszające jest też to, że są mecze, w których potrafimy grać, potrafimy kreować grę. Pocieszające jest to, że kolejny dobry występ czy dobre wejście zanotował Przemek Bargiel i tak na to też trzeba umieć spojrzeć. Dziękuję.